W życiu zajmuję się szeroko pojętym dźwiękiem, pomagam osobom lepiej słyszeć, zarówno w pracy, jak i po pracy. Jestem protetykiem słuchu, czyli zajmuję się osobami niedosłyszącymi, a w domu tworzę muzykę, zajmuję się muzyką, jej obróbką, dźwiękiem i wszystkim, co z tym związane. Chyba moim pierwszym wspomnieniem, jeżeli chodzi o dźwięk, na myśl przychodzi mi mój tata. Mój tata jest osobą, znaczy był osobą, która kochała muzykę tak jak ja, i wydaje mi się, że ogólnie pasją całą od muzyki zaraziłem się początkowo od taty. Tata raczej był biernym słuchaczem muzyki. I myślę, że dziadek, który był reżyserem światła akurat w teatrze, w scenie na piętrze w Poznaniu. Są takie osoby, dzięki którym miałem dostęp do świata muzycznego w jakiś sposób bliżej określony już od najmłodszych lat. No i trzecią osobą jest moja mama, tylko z innego punktu widzenia, ponieważ moja mama jako surdo pedagog i psycholog zajmowała się od gdy byłem mały, zajmowała się dziećmi niesłyszącymi. Kwestia dzieci niesłyszących, jakiegoś obcowania z dźwiękiem, z poprawą rozumienia mowy, że tak powiem, jest mi znana od dzieciaka, nie? Na tej zasadzie. Także dźwięk otaczał mnie zawsze z każdej strony. Podłapując od taty muzykę, jakieś płytki, kasety. W tamtych czasach bardziej kasety niż płyty, także młodzi uczcie się, bo już pewnie tego nie znacie, nie wiecie, z czym to się je. Także słuchaliśmy bardzo dużo muzyki, tata słuchał bardzo dużo muzyki w domu, także u nas radio było rozkręcone praktycznie cały czas na maksa. No i jak zacząłem łapać swoje jakieś dźwięki, swoje jakieś rzeczy, to wtedy po prostu się tym jarałem. A jeszcze była opcja, że miałem 6 lat i nie byłem na masie tak jak teraz, chodziłem na rytmikę, nie? Chodziłem na rytmikę, pamiętam, po przedszkolu mama mnie prowadzała na rytmikę, więc była kwestia rytmiki, kwestia jakiegoś tam chodzenia do dźwięków, powiedzmy, pianina, korekcji kręgosłupa itp. ale zawsze przy tym towarzyszyła muzyka, nie? Więc tak jak głębiej się nad tym zastanowić, muzyka mnie otaczała od zawsze. Dźwięk otaczał mnie od zawsze, no już nie chodzi o samą muzykę, tak? Na tej zasadzie. Pamiętam do tej pory i tego nie zapomnę nigdy, jak to się zaczęło. Pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby właśnie na taki obóz rehabilitacyjny, ponieważ no mama nie miała mnie z kim zostawić, a wyjeżdżała na takie obozy rehabilitacyjne tych dzieci niedosłyszących. Wtedy jeździli również synowie, że tak powiem, innych pracowników. Ja byłem gówniarzem, który miał 6 lat. No i jeździli chłopaki 10, 11, 12, no z kimś musiałem spędzać czas, więc wiadomo. Wchodzę do pokoju i leci nie kto inny jak nasz poseł, człowiek Leroy, i od tego momentu jak chodziłem po całym ośrodku i śpiewałem o tym, że jestem grabarzem i dostaniesz łopatą. To był taki początek, po prostu to był początek rapu dla mnie, pierwsze te rytmy. Później również ten rap poznawałem jeżdżąc na te wyjazdy, no i wtedy to już był kaliber 44. PFK było zupełnie później. Kaliber to był taki początek, psychorap, jak siedzieliśmy w pokoju, nic nie rozumieliśmy, albo przynajmniej 3/4 rzeczy z tego, bo ja wtedy to już było trochę później, miałem może 9-10 lat, to jedyne, co mogłem z tego skumać, to przekleństwa, powiedzmy, tak, i w ogóle nie rozumiałem tej treści, ale bujało mnie to, nie? Więc tego słuchaliśmy, tym się bardzo zacząłem jarać. Później, jak to na wszystkich osiedlach, chyba w całej Polsce, jak wszedł ten boom lata 90. i wszedł ten boom na rap, na hip-hop. Deskorolka, rolki na zmianę z jakimś breakdance'em, powiedzmy, siedzenie z chłopakami w piwnicy, jakieś linoleum rozłożone, wiesz, jakieś breaki, muzyka, wszyscy tańczą, nie? Taka faza. I to ten cały gust muzyczny i ten sznyt, on się rozwijał łącznie z innymi elementami, nie? Bo nie można powiedzieć, że sama muzyka była taka, a dobra, posłucham, jaram się tym, wiesz, jest zajebista rzecz, fajnie, fajnie, słuchamy, słuchamy,
jest ok, tylko cały wpływ środowiskowy, całe środowisko, które mnie otaczało, tak naprawdę miało na to wpływ, nie? U mnie akurat nie działało to na takiej zasadzie, że najpierw było środowisko, później była muzyka. U mnie zawsze najpierw była muzyka, później było środowisko, ale jednak przyszedł moment, kiedy to się zazębiło, tak? Czyli jak wychodziliśmy razem na dechę, kumpel, mieliśmy walkmany, nie? Czyli sprzęt na kasety, to drugi raz do gimbusów. Mieliśmy sprzęt, że tak powiem, na kasety, jeździliśmy, słuchaliśmy tej muzyki, wymienialiśmy się kasetami, kończyliśmy jeździć na desce, powiedzmy mieliśmy 15-16 lat, szliśmy do kumpla, włączaliśmy sobie rap i piliśmy piwo, nie? Żeby rodzice nie wiedzieli, o, po jednym piwku do widzenia, od razu dobranoc. Jak ludzie reagują na to, co robię. Mamy dwa aspekty. Aspekty mojej pracy i aspekty mojej pracy po pracy. Tak? Więc to są dwie różne rzeczy. Jestem osobą, która skończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Akustyki. Z zawodu jestem specjalistą protetyki słuchu, czyli zajmuję się osobami niedosłyszącymi. Badam słuch, wykonuję badania, wszystkie próby związane z lokalizacją ubytku słuchu i protezowaniem takiego pacjenta w aparaty słuchowe, czyli po prostu no, daję mu szansę na nowe, lepsze słyszenie. Zawsze tak sobie to tłumaczę, jak mam gorszy dzień w pracy, to wiem, muszę coś zrobić, tak, żeby ten ktoś był zadowolony, lepiej słyszał, więc to jest jeden aspekt, no i z tego raczej wszyscy są zadowoleni, tak? Szczególnie to moi dziadkowie, moja mama są w jakiś sposób ze mnie dumni, że skończyłem takie studia. To też nawiązując w ogóle do tych wyjazdów na te obozy rehabilitacyjne z moją mamą, z dziećmi niedosłyszącymi, ponieważ ja niedosłyszącymi miałem do czynienia od zawsze, tak? No i chyba z tego to się wzięło, że wybrałem sobie taki kierunek studiów. Był on oczywiście troszeczkę wybrany potknięciami w jakiś sposób, ponieważ najpierw studiowałem geologię, miałem być geologiem. Studiowałem ją pół roku, nie będę wymieniał nazwiska, dziękuję za chemię, która została oblana, ale cieszę się, że nie zostałem, że tak powiem, że nie zostałem tym geologiem, bo teraz czuję, że to nie byłaby praca w zupełności dla mnie. Startowałem na reżyserię dźwięku, czyli na to, co robię w tym momencie w domu. Mix, mastering, wszystkie rzeczy zajmowaniem się obróbką dźwięku. Niestety się nie dostałem ze względu na swoje świadectwo. Tak? Test miałem napisany bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wiedzę o muzyce, ale niestety moje świadectwo nie było wystarczające. No też było 15 osób na jedno miejsce, więc na samym egzaminie było nas około 230 osób wstępnym. Więc co? Poszedłem do pracy, tak? Poszedłem na studia też z geologii, przerwałem je po pół roku i poszedłem do pracy. Poszedłem do pracy na rok, stwierdziłem, że coś trzeba ze sobą zrobić i wtedy błysnęła mi ta protetyka słuchu, tak? Poszedłem na tą protetykę słuchu. Nie miałem jakichś najwybitniejszych osiągnięć, ale byłem osobą bardzo dobrą, także wynik studia skończyłem też z wynikiem bardzo dobrym. Padła możliwość przeniesienia się na reżyserię dźwięku, tą wymarzoną, na którą chciałem, po pierwszym roku protetyki słuchu, ale już tak byłem wgłębiony w temat protetyki słuchu, że zostałem po prostu na tych studiach. To się też wiązało z przeprowadzką, ja skończyłem studia niestacjonarne, więc też wiązało się z następną przeprowadzką, nie miałem już na to czasu, a pracowałem już w zawodzie, tak? Pracowałem po pierwszym roku, uznałem sobie, że będę na tyle dobry już w tej protetyce słuchu po pierwszym roku, że warto, i studiuję niestacjonarnie, więc warto by było znaleźć od razu pracę w zawodzie, żeby się uczyć. No i co? I trwam w tym, pracuję już ponad 6 lat, jestem dyplomowanym protetykiem słuchu. Jeżeli chodzi o tą kwestię, to raczej wszyscy są zadowoleni, tak? Moja mama nie bardzo była zadowolona z miksowania, robienia bitów, robienia jakiejkolwiek muzyki, ponieważ uważała, że zamiast tego, moja mama jest, ma akurat takie podejście, uważała, że zamiast tego lepiej, żebym przeczytał dwie książki, tak? Czy cokolwiek,
nic z tego nie będę miał. Niestety ja szedłem z uporem naprzeciw mamie w tym momencie. No i zarabiam, tak? Dzięki temu, że poszedłem z uporem, zarabiam w jakikolwiek sposób na dzięki temu, co robię po swojej głównej pracy. W tym momencie mama jest raczej zadowolona, że mam jakiś drugi fundusz, tak? Więc no to tak jest. Wydaje mi się, że to nie dlatego, że to jest jakaś głupia rzecz. Tego rodzice zawsze robią to ze strachu, tak? Boją się, że marnujesz sobie czas, marnujesz sobie życie w jakikolwiek sposób, że ci się nie uda, potkniesz się i nie będziesz tego nic miał, czas, że tak powiem, ucieka, możesz zrobić coś innego w tym momencie. No u mnie się udało, więc mama jest zadowolona, że się udało, także te w tym momencie w jakiś tam sposób wspiera. I nie ma z tym problemu. Największe wsparcie oczywiście mam w moim dziadku i w mojej babci z Poznania, od strony taty. Oni to wsparcie jest zawsze, słuchają moich płyt nawet tak w domu, więc tam jest wsparcie największe, razem, łącznie z moją narzeczoną. I co? Jeżeli chodzi o samą muzykę, no odbiłem też od tematów rapu w tym momencie akurat. Uczęszczam w jakikolwiek sposób na lekcje grania, jeszcze dodatkowo, ponieważ zawsze chciałem robić coś więcej, tak? Czyli tak jak mówiłem, przekroczyć te ograniczenia i chciałem, które mam, czyli brak skończonej szkoły muzycznej, brak wiedzy typowo muzycznej. Raczej do wszystkiego dochodziłem sam i wszystkiego uczyłem się samemu, więc teraz uczę się grać cały czas, doskonale to jakoś uderzam trochę w inne gatunki muzyki, którymi ja po prostu aktualnie się jaram, które mnie inspirują w jakikolwiek sposób, tak? Ta burza dźwięków. Jak moje najbliższe otoczenie reaguje w pracy, o dziwo, jak szef się dowiedział, że tak powiem, rapuje, czy w jakikolwiek sposób, to myślałem, bardzo się tego bałem, nikomu w ogóle o tym nie mówiłem, bardzo się tego bałem, no ponieważ rap no to nie jest tak jak disco, polo, pop czy cokolwiek, jest bardzo kontrowersyjną muzyką, szczególnie dla ludzi w jakiś sposób konserwatywnych. Nigdy nie miałem z tym problemu w pracy, czyli nikt mi nie robił problemu, nawet w drugą stronę chcieli posłuchać, tak, jak to wygląda. Niektóre komentarze, nie było jakichś nieprzychylnych komentarzy, raczej były wszystkie same pozytywne, więc nie było z tym żadnego problemu. Jak ludzie reagują na to, co robię w domu, jeżeli chodzi o sam mix i o samo robienie muzyki, myślę, że raczej fajnie, myślę, że raczej w porządku. No niestety Polska jest też, znowu mówię o tym cebulactwie, każdy by chciał wszystko mieć za darmo, tak? A ja nie wychodzę z tego założenia, że jestem, powiedzmy, sępem w jakikolwiek sposób. Ale jeżeli uczyłem się sam czegoś 10 lat, tutaj nie wiem, w jakikolwiek sposób widać, mam część sprzętu, w który zainwestowałem bardzo dużo pieniędzy, ten setup tego sprzętu był zmieniany przez lata, więc to nie jest tak, że mam od lat, robię i to już dawno się spłaciło i ja zarabiam w ten sposób, zupełnie tak nie jest. Więc to jest jakiś taki mój dodatkowy dochód, tak? I ludzie chcą, żebym robił jakieś rzeczy, powiedzmy, bez profitu, cokolwiek. No jak wcześniej jak byłem młodszy i robiliśmy to na zasadzie samej zajawki, to zdarzały się takie rzeczy, ale teraz no uważam, że doszedłem do tego poziomu i potrafię zrobić tyle, że mogę brać za to jakiekolwiek pieniądze. Ktoś kiedyś powiedział, że jak robisz sobie z pasji pracę, no to fajnie, nie? To fajnie, bo oprócz tego, że chcesz coś z tego wyciągnąć, to też bardzo dużo w to wkładasz i wtedy efekt jest po dwóch stronach tak, jak powinien być, nie? I tyle. Dlaczego lubię swoje życie w tym kontekście? Wiesz co? Można to rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze, robiąc to, cały czas czuję, że się rozwijam i cały czas czuję się potrzebny. Wiem, że po prostu nie chodzi tutaj o samo zapotrzebowanie rynku, ale wiem, że jest ktoś, kto na przykład zaczyna swoją przygodę z muzyką, czy ktoś, kto już śpiewa, czy ktoś, kto robi muzykę, chce też się rozwinąć, chce, żeby to gdzieś wyszło, chce w jakiś sposób wypłynąć. Ja mu to wtedy robię, no i fajnie, to się zasklepia,
czuję się potrzebny, zrobiliśmy coś fajnego razem, ktoś jest zadowolony, ja jestem zadowolony i tyle. I to jest właśnie ta kwestia tej wspólnej współpracy, tej wspólnej pomocy, tak? To jest to. Dlaczego lubię swoje życie w kontekście dźwięku i w kontekście muzyki? Poza tym, bo otacza mnie od zawsze, tak? Otacza mnie od zawsze i tak jak wspominałem, wyzwala we mnie najlepsze, najgorsze uczucia, pomaga w lepszych, w gorszych chwilach. Jest jakimś sposobem też na moje odreagowanie, tak? Nie wiem, poza tym, co robię jeszcze pomimo pracy i pomimo muzyki, jeszcze trenuję boks, to muzyka jest taka, że co by się nie działo, wkładasz słuchawki na uszy, 15 minut, odpalasz odpowiedni kawałek po prostu do danej sytuacji i jesteś z powrotem tym człowiekiem, którym jesteś na co dzień, tak? W jaki sposób nie byłbyś przytłoczony, czy co by się nie działo, a o przytłoczeniu wiem, bo przeżyłem dość ciężkie chwile w życiu. Więc tak jak mówię, chyba to. Dlaczego podsumowując, dlaczego lubię swoje życie w kontekście muzyki? Bo no, chociaż to jest bardzo płytkie i trywialne, ale muzyka jest lekarstwem na wszystko. Dala od praw. Żyję swoim własnym dziś. Najwyższy czas, żeby w końcu spełniać sny. Zbyt wiele szans płomień pozamieniał w dym. Płomień pozamieniał w dym. Zdala od braw, żyję swoim własnym dziś. Najwyższy czas, żeby w końcu spełniać sny. Zbyt wiele szans płomień pozamieniał.